mamy godzinę 15.04, czyli zaczynamy kolejny odcinek i witamy was w nich. Dobry, dzień dobry, tak. Miło, że jesteście. Jak nie widzieliście poprzednich, to zapraszamy. Okay. Fajne, czy chciałabyś nam dzisiaj wszystkim umilić? Tutaj czas, jak jesteśmy, czekamy w tej saunie i nam coś zaśpiewać. Tak! Możecie sobie wybrać. Last Christmas poproszę. Okay. A ja poproszę smak wakacji. I wszyscy tam. Last Christmas, I gave you my heart. Ty znasz coś? Dobra, teraz La Manga chciałeś? Tak. Okay. Teraz czuję smak wakacji. Stoję rano, ale nie jestem w pracy. Ej! Madrid, La Manga, dziś Hiszpania, wczoraj Praga. Madrid, La Manga, dziś Hiszpania, wczoraj Praga. Dziękuję się świetnie za umilenie nam czasu. Dziękuję! Chciałem posłuchać i tak czekamy. Ale to mogę tylko spać. Czuję się świetnie, bo dziś nie muszę nic. Kochani, mamy przygotowaną super niespodziankę dla całego Gen Z. Otóż zaprosiliśmy wszystkich rodziny. Kto mógł, to przyjechał. Co prawda mieliśmy na to tylko 2-3 dni, więc nie wszyscy dali radę, ale naprawdę mnóstwo osób mogło przyjechać i będą tutaj i Gen Z o tym nie ma pojęcia i mam nadzieję, że to będzie dla nich mega fajna niespodzianka, bo niektórzy są z bardzo daleka, na przykład z Białegostoku, od Hani czy od świeżego babcia i rodzice i oni, no wiecie, mają tutaj naprawdę mnóstwo godzin jazdy, nigdy tu nie byli i to będzie dla nich super niespodzianka. Słuchajcie, zastanawialiśmy się długo, co by to mogło być. Powiem szczerze, mieliśmy super pomysł. Miało tu być stado szczeniaków. Ale się nie udało. I do samego końca, właściwie ten prezent ogarnęliśmy dzień przed nim. Więc mega jestem ciekaw, czy wam się spodoba, bo był no trochę na ostatnią chwilę mimo wszystko, ale uważamy, że Vera wymyśliła ten prezent, że jest w ogóle jakby to stado piesków to jest jakby nic przy tym. Jest naprawdę najlepszy. Czas zobaczyć, co nam przygotowali. Daj łapkę, nie bój się. Troszkę w lewo, Bartek. O, widzę to tak właśnie, tak, tak. Mamy, trzymamy. Pachnie znajomo. Nie. Tańczy teraz sobie ale tutaj na środku i tak razem. Tu są wszyscy tak cicho. Co to jest? Już, 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 coś mnie polizało! Bartek, odwróć się! No się stresował bardziej koncertem. Ale się cieszymy, że jest. Nic nie powiedziałeś, nie wygadał się. Jedyne, czego nie byłem w stanie załatwić, to lotu z Anglii w 24 godziny. No. W ogóle moich rodziców nie ma, ponieważ moi rodzice są obecnie na wakacjach, ale myślę, że na pewno też by przyjechali, jakby wiedzieli. Ale fan numer jeden. No, ale ty mama też oba. Normalnie. Reprezentanci. Cię podoba między dom. Oj, to wiesz co, wydaje się, że... Mniejszy niż na teraz, tak. Każdy to mówi, każdy to mówi. Nie, za 20 minut to zdejmujemy. Ej, w ogóle jak ja tu wszedłem, to coś mi polizało. Myślałem, że jakieś kozy będą czy coś. No to masz. A to Gengar. Gdzie jest w ogóle Gengar? Przecież on oszalał. No, mój piesek. Jestem jego wujkiem. No to niezła niespodzianka. Na przyszłość. Czemu teraz nie? No pod dobra. Kolor. O, no właśnie pod kolor. Dziękuję bardzo. Tam o 17. Mamy 10 minut próbę przed tym, jak będziemy wpuszczać ludzi, więc no to jest tylko próba, żeby zobaczyć, czy wszystko dobrze słychać. Autentycznie jak teraz was zobaczyłam, to się przestałam stresować. Nic mnie już nie stresowało. A Bartek mówił, nie zapraszam rodziców, bo się będę stresował. To ciekawe, czy się stresuje. To jest cudownie, że państwo są, naprawdę. Dzieci na koncercie? Wtedy będziemy. Mama płakun. Ja już płaczę. Chcemy mieć kajdanki na łapach. Wylosowaliśmy utrudnienie, bo przegraliśmy z Bartkiem. Ale to na 2 godziny zaraz się kończy. No nie stresik cały czas, a jak będzie już po koncercie i po mojej niespodziance, którą mam przygotowaną, to już będzie chcieli być. Czy nie chcecie, żebyśmy byli na koncercie, ale będziemy. Ja wiem. A ja mówię tak, nie, ten koncert będzie taki prowizoryczny, pewnie połowa nie wyjdzie, nie chcę się stresować jeszcze bardziej, więc nie będę zapraszał swoich bliskich do jego stoku. I jest trochę więcej. Ale się stresował. Ale z Miłoszem siedzimy w samochodzie, chodzi twoja zwrota, my...
musicie wszystkim przyjechać, to jest cudowne. Ej, ale wiecie co, nawet dzisiaj, albo wczoraj wieczorem sobie pomyślałam, że potrzebuję jakby tak z rodziną pobyć. No i że najlepsze by było, żebyście w ogóle wszyscy tutaj serio byli. Moje przyjaciółki. O, Boże, cudowna niespodzianka, naprawdę. Idę podziękować Wesze, bo wiem, że to ona wymyśliła. Dziękuję za ten pomysł. A, cudownie, naprawdę. Niesamowite. Ja się wzruszyłam. No. Ja się sama też wzruszyłam. No, już schodzą ze mnie, ale naprawdę bardzo się cieszę, że przyjechali tu. Tak naprawdę moi najbliżsi, brakuje mojej jednej przyjaciółki tylko, ale niestety pewnie z Gdańska nie mogła. Jestem mega szczęśliwa, że tu, że oni tu są wszyscy. Ale super, zobaczcie jakie koszulki w ogóle. Wow. Reprezentanci. Tak, ale dużo ludzi, ale to fajnie, że teraz mieliście okazję też siebie nawzajem widzieć, bo na pewno wszyscy stąd będą też na koncercie. Że jakie jest stado szczeniaczków? No Karol mówił, że na początku planowali stado szczeniaczków, ale nie dało się załatwić, więc łatwiej niż stado szczeniaczków jest ściągnąć rodzinę każdego z całej Polski. To jest pierwsze spotkanie w ogóle naszych rodzin, wydaje mi się. No, często rodzina. Wika jeszcze nie wie, co się dzieje, więc jestem ciekawy, jak zareaguje. Ty wiesz, co się dzieje, czy nie? Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje. Nic totalnie? Nic nie wiem. No to chodź. Ale jest głośno, ale nie wiem. Totalnie nie wiem, co się dzieje. Hello! Co to jest, meetup? Meetup. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Ojej! I wyszłam tutaj i patrzę na ludzi i mówię, co to jest za meetup? Ale jaja, ale super, mega sweet! Jakby jestem w szoku, nie wiem, co jest grane w ogóle. Ale nie, bo pierwsze co to było, ojejku, babcia, pani! Faj, no bo ogólnie ta sytuacja wyglądała tak, że było bez szans, żeby ogarnąć te zakupy. Jechałam w pół godziny w jedną stronę, na miejscu miałam 20 minut i potem wracałam 45 minut. I jakby to było tyle, to był cały mój czas i dlatego też jestem spóźniona. Tak się mocno nie spóźniłam, bo tutaj wszyscy nadal są. Ale mega słodko, bo są rodzice wszystkich. A masz się nie stresować. No, na co dzień ogląda was znacznie więcej osób. No. A już nie wspomnę, o czym mówicie przed tyloma ludźmi. W bąkach. O kupie, o bąkach. A to będziecie tylko śpiewać. Chodź, Bartek, potrzebujecie. Co? O nie zabieram mnie. Ale klasztorujcie z moimi dziewięć. A, dobrze. A ja muszę krócej. To teraz ty z moim. Dobra, dobrze? To teraz ja z wami. Teraz zapraszamy. Teraz dwie rodziny. Rodzinne zdjęcie Bartka Kubickiego. Połączyły się dwie rodziny z racji tego, że chłopaki są połączeni rękami razem. Pan tata. Szkoda. Dobra, dziękuję. Wiemy kanał, gdzie jest dziewczyneczką, tak to się robi. Pokazałem okienkę taka najbardziej. Zaraz się wymiotuję. A co stresujesz się? No teraz jak sobie uświadomiłem, że oni wszyscy będą tam. Dziękuję ci przebiegnie. Dobrze. A jest cała twoja rodzinka też będzie? No. Mój tato właśnie robi sobie zdjęcie z Wersą i z Freezem. Dużo emocji, aż mi się płakać chce, wiesz? To jest cała taka weksa. Tak, właśnie wszyscy mi tutaj mówią, że bardzo czysty mam pokój. 3, 2, 1, dobra. O, ale teraz 2 godziny. Super niezłodzianka, ale teraz jest stres razy 2, nie? Moi drodzy, chciałabym wam bardzo podziękować za to, że przyjechaliście tutaj i udało wam nam was zebrać w jeden dzień tak naprawdę. Nie było łatwo i zjechaliście się z całej Polski do nas i jesteśmy tak samo wzruszeni jak i wy. Nati i reszta, kto wpadła na ten pomysł, te osoby, które to zorganizowały, to my dziękujemy, bo super niespodzianka, naprawdę się nie spodziewaliśmy tego. Dziękujemy wam bardzo jeszcze raz i było wspaniale. I wypadł, bo musimy nagrywać. Niestety, ale widzimy się na koncercie, bo my musimy nagrywać dalej. Tak, muszę.
muszę ci pokazać jedną rzecz, bo w ogóle to jest coś mega słodkiego. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, ale rodzice przynieśli 8 balonów i wszystkie są tutaj, co nie? I mi mama powiedziała na ucho, że te 8 balonów jest dlatego, bo jest 6 członków Gen Z i do tego dwie prześwietne najbardziej kochane menedżerki i każdy ma po swoim serduszku. Oczywiście największe jest dla mnie, ale reszta jest dla każdego, także każdy ma po swoim serduszku jeszcze. Zaczęcie nie spełni niespodzianek i ja również wybrałam się po niespodzianki dla was. I powiem wam tak, było ciężko ze względu na to, że było naprawdę bardzo mało czasu. Podróż zajęła mi około godziny, więc wyszło na to, że miałam 20 minut. I wszystko załatwiałam w aucie tak naprawdę, dzwoniąc. W taki sposób udało mi się to ogarnąć, więc mam dla nas prezent, który będzie z nami, mam nadzieję, na bardzo długi czas i jest bardzo fajny. O, ja wiem, co to jest. Tylko, że każdy ma spersonalizowaną, więc musimy zobaczyć, kogo jest kogo. O, ja chyba wiem, co to. Ja wiem, co to, bo ja to kupowałem kiedyś wcześniej. Tak, gdzie no, ale co? Jeju. Tak się składa, że oczywiście nie mogłam zapomnieć o Karolu. Yes. Ale super. Tylko nie wiem, czy masz swoje. Dobra, ale fajnie. I oczywiście mam też dla Gengarka przysmaki, bo on też jest w Gen Z, żeby była jasność. Yeah. Dobra. Ej, o, ja mam twoją. Ej, już popatrzyła. Otwieramy. No teraz już tak. No dobrze, wracam. Ja kogo ja mam? Ja ci daję, tak? Bo ty czekaj. Masz Wikę. Ja mam Wikę. Ja nie wiem. Ja mam Bartryk. Fausti. Ja mam. O, dziękuję bardzo. Ja mam Gen Z napisane. To dla Karola. O, mieliśmy swoje na to dla ciebie. A wszystkie kolory są Gen Z. Jakby każdy z tych kolorów jest Gen Z, tylko Karola jest czarna ze względu na to, że po prostu że nie było więcej kolorów. Ej, mam kolor wody na helu. Jak to się ej, wiecie co? Jeszcze mega z tyłu jest data. 20 listopada. Tak, jest 20 listopada, wszystkie oczy na nas. Dziękujemy, Wiczka, jest niesamowity, naprawdę. Ja jej tego nie zrobię. Dawaj, Hania, ty akurat nie robisz żadnego ciężaru. Ale już ci dam buziaczka. O, dziękuję. Dobra, złazi, bo nie mogę oddychać. Wszyscy to muszą mieć na koncercie, inaczej będziecie mieli pecha. Tak, rozumiecie to? Dobra, chodźcie, pogadamy o tym przy mukbangu. Tak. Panie, słuchajcie, mamy godzinę 15:42 i zaczynamy pierwszego na naszym kanale Mukbanga. Tak jest. W tym całym pośpiesznym dniu to jest idealna okazja, żeby w końcu coś zjeść. Tak jest. I chwilkę odpocząć przy okazji odpowiadając na pytania, które myślę, że są dosyć ciekawe. Wow, co tutaj? Widzicie to? Trzeba kawę kipy. Najlepszy i najgorszy moment z day. Najgorszy jest dzisiaj. A właśnie nie wiem, czy nie najlepszy jest dzisiaj. Myślę, że będziemy go najlepiej wspominać ten dzień i mimo, że miałam największą obawy przed nim. Byłam chyba jedną osobą ze świeżym, które wątpiły w ten pomysł, to chyba będę najlepiej wspominała ten dzień. Musicie mi powiedzieć, jak się to robi, bo ja bym tylko jadł. Mówisz po prostu. Mówisz jedząc. Ciężkie są tak bardzo. Trzeba mówić jedząc? No tak. Połykasz, mówisz dwa zdania, znowu. To jest to, co mama mówiła, żeby nie robić. Tak. No dobra, najlepszy? No myślę, że jest zdecydowanie dzisiaj, bo robimy raz, że coś potężnego, czego jeszcze w Polsce nie było. Robimy koncert, swój pierwszy, zrobiliśmy dzisiaj nutę, mamy tyle pomysłów, że zdecydowanie można to zaliczyć jako najlepszy, taki najbardziej kreatywny. Nie najłatwiejszy, ale na pewno najlepszy dzień. Dobra, to moim zdaniem faktycznie najlepszy jest dzisiaj, a najgorszy taki, który tylko ze względu na samopoczucie, że wspominam, to okres świąt. Ale to chyba był taki najgorszy moim zdaniem czas w domu Gen Z. A ja już powiem, dla mnie najgorszy, nie potrafię wskazać, ale na pewno gdzieś na początku. No. Bo wtedy bardzo trudno było to wszystko, wiecie, żeby piąć. Czyli montażystów nauczyć, operatorów nauczyć, z wami to wszystko tak spiąć, żebyście znaleźli ten swój tor. My się też stresowaliśmy twoją obecność, więc też to nie było takie swobodne, jak było po powiedzmy już miesiąc. No, stary patrzył cały czas po wyglądach. No. Za ile zgodzilibyście się na kolejne daily? Oho! Dobre pytanie! Ale Magaro zadał do pytania. Pytanie od Karola tu padło. O Jezu. 50% MCN na nas. Tak. No. Tak, to jest jedyna szansa. Z kanału Gen Z. No tak. Inna opcja raczej nie wchodzi w grę. Po prostu wiemy, jak psychicznie jest to... Ryjące, no, głowę. Ale dobry deal, nie? Ale jednak nie jest zły deal, nie? Dobrze by nie. Nie, bo myślę, nie, to jest dobre 50% MCN z kanału Gen Z. To jest chata w rok, no. No dobra, no to widzowie się będą zastanawiać, a w takim razie mam pytanie
pytanie do Fausti. Tak? Czy gdybyś nie miała chłopaka, to byłabyś z Bartkiem? Nie. Bo jest już teraz, tak? Nie, nie byłabym z Bartkiem. Kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy, nie, że czy byśmy byli ze sobą, tylko po prostu uznaliśmy, że mamy zupełnie jakby inne charaktery. Jakby, wiecie, to nie jest tak, że nie rozważaliśmy tej opcji, tak? Po prostu stwierdziliśmy, że tak nie będzie najlepsza opcja, więc nie. Tak, po prostu uznaliśmy, że do siebie nie pasujemy. Bardzo się ziomkujemy, ale jako para myślę, że totalnie nie. Kto z, według was z Gen Z najszybciej zostanie rodzicem? Oho! Wiewinka! Z Patrykiem. I do niego niczym z Patrykiem. Nie, no, z Patrykiem. Hania! Wiem, że randomowym z ulicy! Nie, chodziło mi o to, że Wika, ale nie wymieniłabym ciebie. No to kogo? Bo Wika ma bardzo rodzinną atmosferę. Czyli, taką... Kto by chciał być rodzicem, tak. To byś powiedziała, że Wika. Tak, wiem, że ty byś nie chciał. Wow. No to jest prawda. Mi się wydaje, że jedyny streamer, który tutaj jest, będzie miał wpadkę. Czemu? Po pierwsze, ja jestem bardzo ostrożnym i uważnym człowiekiem. Oczywiście, że jestem. Więc jak jeśli uważacie, że nie, to po prostu mnie nie znacie na tyle. I nie dobieram sobie partnerów na raz. To jest coś, czego kompletnie nie robię. Więc nigdy w życiu taka wpadka, że w sam raz na raz by nie zaszła. Ej, a to co wczoraj, to co to było? Czy widzieliście się kiedyś nago? Tak! O Jezu! Tak! Ogólnie jedna sytuacja. Widziałam Bartka Laskowskiego. Wszyscy nie bardzo. Bo wychodząc z wody, zrobił tak z gaciami całe jego przyrodzenie, bo mówił. Na Majorce! Chodzi o to, że na Majorce, jak skakiwałem z saltem do wody jako challenge w odcinku Butelki, no to wychodząc z wody, przecież nie miałem kąpielówek, miałem bokserki, one się przykleiły mi do całego ciała, więc żeby je odkleić, to zrobiłem trzeba tak zassać, tak. Więc ja zrobiłem tak. A akurat, że byłem pod molo, a wszyscy się nachylali z góry. To zobaczyliśmy, co zobaczyliśmy. I się nie odwiedzi. No to teraz idziemy szybko po kolei od strony świeżego. Oceń w skali od 1 do 5, kogo najbardziej lubisz, Jens, po kolei. Poza partnerem? To wydaje mi się, że Bartkiem najczęściej wajbuję, najczęściej oglądam seriale, najczęściej tam chodzimy, znaczy gdzieś tam jakiś trening. Okej. Okay. Kajdankę spisujemy, to jest git. Więc tak. Też bym tak powiedział. Najwięcej spędzamy czasu poza odcinkami, więc tak jest. Tak. Bardzo się lubimy. Tak. Wszystkimi się bardzo lubimy. Tak. Z Bartkiem najwięcej czasu spędzamy. Tak. Ja też mam tak, że wszystkich mega lubię. Najwięcej czasu wydaje mi się, najczęściej rozmawiam z Wiką. Rozważam między Bartkiem Kubickim a Wiką, bo zauważyłam, że po prostu z nimi naprawdę mam taką więź bardzo bliską i serio bardzo ciężko mi się zdecydować i tylko dlatego, że gdzieś tam więcej czasu spędzam z Bartkiem, a zanim to powiem, że Bartek, ale na przykład ostatnio z Wiką więcej niż z tobą. Spędzam czasu, więc to jest naprawdę mega trudne. Bartek, chociaż częściej mnie wkurzasz niż Wika. I to tak wkurzasz, że po prostu mam ochotę ci wydubać oczy. Sytuacja z umywalką. O, i nie odetkał jej, ja ją odetkałam. No bo każdy nalewał wodę tam. Ja jakbym miał się zastanowić, no wybierałbym między chłopakami. Raz miałem tak, że ze świeżym lepiej się czułem, raz że z Bartkiem. Na ten moment, kurde, właśnie w sumie nie wiem, bo ostatnio... Ciężkie to jest, no. Ciężkie. Teraz Patryk jest bardzo często zajęty. I no, trochę tak jestem. Zamiast z nami pograć w gierkę, czy obejrzeć film, to siedzi, montuje albo nagrywa piosenkę, dlatego ciężko teraz jest, no rzadko spędzamy czas po... No tak, po tak, bo no tak. Ale czasu. Nie martw się, ze mną też rzadko spędzamy. Mogę dać ich obydwu? Dobra. Jak możesz tak wybrać, to ja też mogę teraz trzy osoby. No i trudno, dostałem od tutaj szefowej, jest tak naprawdę. Nika nie, no. To jest mega ciężkie pytanie, ponieważ z każdym na różnych levelach po prostu się nadajemy do siebie. W pewnym momencie tak z jednymi jestem bliżej, z jednymi dalej. Na tą chwilę też powiedziałam, że Bartek kupił. Tak, ale właśnie też się to mocno zastanawiam. I w ogóle to jest mega śmieszne, bo jak byłam kiedyś na odcinku Werki, to dałam cię na ostatnie miejsce, a teraz skoczyłeś na pierwsze, no, więc widzicie jak różne to jest. Został singlem. Twoim ulubieńcem. Ja oczywiście nie mogę faworyzować żadnej osoby. Ale musisz. I nie. Nie, no musisz. No musisz, stary. Oczywiście, że musisz na to odpowiedzieć. Zróbmy tak, że Karol odpowie na to pytanie w ostatnim odcinku z finału. Lecimy dalej. Ale czy on się zgadza, bo ty
nie powiedziałaś, a powie, ja wcale tak nie powiedziałem. Ja nic nie podpisywałem. Ale zrób zbliżenie na twarz Karola, proszę cię. A ja nie wiem, co chciałam. Kochani świeżego, czy uważacie, że projekt oddalił was od siebie? Czy wręcz przeciwnie? Przeciwnie, wydaje mi się. No. Teraz jakby... A może ty coś powiedz? No tak. Nie no, wydaje mi się, że wiadomo, że jak się pracuje codziennie razem i się codziennie mieszka w jednym małym pokoju, to są jakieś tam spięcia, nieporozumienia na nawet trakcie nagrywek, ale przez to też, że się codziennie widzimy i wszystko, to no, nasz związek idzie w dobrym kierunku, nawet planujemy też właśnie mieszkanko. Dzieci? Wynajem. Co chwilę miałam tak, co ty chcesz powiedzieć? Nie tak oficjalnie, wiecie, pierwszy raz, bo to, że tutaj mieszkamy razem, to jest tylko i wyłącznie przypadek, że chciałam Bartka wziąć do projektu i nie było jakby innej opcji, a teraz już oficjalnie chcemy zamieszkać razem. I wydaje mi się też, że przez ten rok, przez to, że jesteśmy skazani wręcz na siebie, to wyćwiczyliśmy z Bartkiem takie schematy, że na przykład ja mam zasadę, że nie idę pokłócona spać. Ważne, jak bardzo się pożeremy, ja... I tak, Bartek śpi, a ja tak. Nie tak, ze mną porozmawiać. Tak. Ja, wiesz, czekam na nią godzinę, żeby z nią pogadać, ona się myje w tym łazience godzinę. Idę spać, już totalnie zasypiam, już mi tam coś lasery jakieś kosmici mi się śnią, na gachania. To co, może porozmawiamy? Nigdy tak nie było. Było. Ja to na scenie Piwnice i Patrykowi. Projekt pogorszył wasze relacje. Coś więcej? Nie pogorszył, bo wydaje mi się, że polepszył. Ja też, ja właśnie wolałem, żebyś to powiedziała, żebym ja się na minę nie wrąbał. Dobrze to, że mniej czasu spędzacie ze sobą? Nie, właśnie więcej mi się wydaje, że spędzaliśmy. Nie, ogólnie tak, Patryk kiedyś był mocno jeszcze bardziej w pracę niż teraz. I teraz faktycznie zbliżyliśmy się jeszcze bardziej, idziemy jakby sami się wspieramy i tak idziemy w tym samym kierunku i wydaje mi się, że się wszystko polepszyło. Tak, szczególnie, że teraz wtedy osobno nagrywaliśmy, a teraz razem, no to też jest jakieś spędzanie czasu. Okej. A czy planujecie jeszcze jakieś koncerty? Planujemy. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. No, zobaczymy dzisiaj. Jeżeli dzisiaj nie będzie traumy po koncercie, to wydaje mi się, że musimy ruszyć w jakąś trasę, bo to jest taka energia w ogóle. Na tych próbach mamy tyle energii, taki vibe, że to jest niesamowite. No ja mam taką fazę, że sobie siedzę, myślę sobie o koncercie, zaczynam się stresować, ale później sobie przypominam, że pamiętam tekst i się przestaję stresować. Jedyne, co mnie stresuje, to to, że nie pamiętam tekstu. To jest ale mnie też. Ja uważam, że na próbach pamiętam tekst, ale boję się, że ze stresu zapomnę. Ale może zapomnę. Pewnie tak, ale później to już będzie git. Ja mam traumę po takich jasełkach, kurde, 2008 w podstawówce, gdzie śpiewałam jakieś Lulaj, że Jezuniu. Zapomniałam tekstu i autentycznie ja się zmierzam w tym momencie z traumą wielką. Ja tak samo kiedyś na pokaże taneczku Adu zapomnieliśmy i wiesz, nie stałem z przodu samego i takie... Oh no! W ostatniej próbie, w mojej części dzięki, zaśpiewałam 3 razy to samo podziązek. Piszą, że muszę wygrać, podobno nie umiem wygrać, więc mi to się muszę wygrać. Nikt by nie zwrócił na to uwagi, na bank. Nie, ale... no słuchajcie, no jak wy będziecie chcieli, no bo widzowie będą na bank chcieli, no to robimy tak koncert. Zrobimy, no co mam. Robicie spam w komentarzach, że mamy zrobić trasę i zrobimy. I w jakich miastach? Ja mam pytanie, czy Gen Z się kończy? Na to pytanie odpowiedź będzie już w kolejnym odcinku o godzinie 16. Ale to dobrze zrobił. Dlatego jest szefem.